Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film z gry Curse of the Dead Gods. Z tej strony oczywiście Demon Diaz i znajdujemy się teraz w świątyni Jaguara w tej początkowej fazie. Ostatnio udało mi się pokonać bossa za pierwszym razem w świątyni Węża, dlatego teraz powróciliśmy do tej świątyni Jaguara, aby również i zgładzić bossa w tym obszarze. Dlaczego? No dlatego, że jest to potrzebne, abyśmy mogli po prostu pomyśleć o dalszej tak naprawdę eksploracji kolejnych lokacji w tej grze. I teraz myślę, że warto byłoby podejść sobie mimo wszystko w kierunku reliktu, bo to może naprawdę pozytywnie wpłynąć po prostu na naszą rozgrywkę. Przepraszam, tutaj oczywiście jakieś dźwięki Windowsowe, coś zawsze musi po prostu wyskoczyć. Aha, widzę, że są i pułapki odkryte. Gdybyśmy... O matko boska. Gdybyśmy ich nie mieli, to zobaczcie, one są totalnie niewidoczne, nie? Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt, na który oczywiście trzeba też bardzo fajnie uważać. Dobra. To było pierwsze też absurdalne stracenie zdrowia w moim wykonaniu. Jak najbardziej chcę skupić się na zbieractwie złota, no bo po to też tutaj kurczę przyszedłem, jakby nie patrzeć. Nieźle. Aż mało praktyczna jest chyba ta tarcza. No chyba, że ktoś tam na przykład byłby bardzo, bardzo szybki i chcemy na chwilę zyskać dystans. No to super. Ale ta tarcza by była fajna, jakby to była broń podstawowa. Bo moglibyśmy sobie jakoś odrzucić i wtedy na przykład z pistoletem, nie? Jeszcze go na dystans przywitać. To byłoby super. To nie można skoczyć jakoś? Nie, okej. Cieszę się bardzo, że wam się gra też spodobała. Miałem takie cały czas poczucie, jakbyśmy trochę odkrywali na nowo jakieś takie Darkest Dungeon czy coś takiego. Plus 15 do obrażeń od błyskawic, plus 30% do obrażeń, jeśli jesteśmy w mroku. No i to jest bardzo ryzykowne, bo wtedy wiecie, ja też otrzymuję większe obrażenia. Plus 45% obrażeń do trucizny, no i oczywiście plus 3 Constitution, które generalnie oznacza to, że będę miał więcej HP i to bym sobie chciał zrobić. No fajnie, gdybyśmy coś zdobyli takiego, co faktycznie zatruwa naszych wrogów. Miałoby to wtedy dużo sensu. Dobra, no musimy mieć to leczenie, no nie mam alternatywy żadnej. Oczywiście tam z leczenia nie skorzystam. Chyba w ogóle. To na tym etapie raczej by się trochę mijało z celem. Szkoda sobie nabijać te punkty. O! Właśnie, zepsucia, tak się to nazywało. Nie stres, a zepsucie. Nie, ofiarowanie krwi nie będzie już ciebie kosztowało... to jest źle. Nie będzie ci kosztowało twojego zepsucia jakby, tak, nie będzie nam się to nabijało, ale będzie kosztowało nas faktycznie zdrowia. Życie będzie mi schodziło, więc to jest bardzo, bardzo negatywna rzecz. Muszę się teraz tego wystrzegać. No i oczywiście koncentrować się na złocie w takim wypadku. No bo ofiarować punktów życia nie będę. No chyba, że będzie naprawdę rewelacyjna broń. I mogę mieć perspektywę to, że później się na przykład gdzieś tam dalej wyleczymy przed bossem, ale muszę tyle zapłacić, że po prostu będzie mnie stać na przetrwanie później. Nie no, nie chcę zapeszać, ale porównując na razie przynajmniej ten poziom trudności tej lokacji do tego, co doświadczyliśmy w drugim świecie, no to tu jest naprawdę łatwo, nie? Ja wiem, powiedziałem to obrywając. Ale no tam to już była porażka, kurde. Dobra, ładnie, bez obrażeń idzie. O szlak. Straciłem moją serię zabójstw. Tu może by nieźle sobie zarobić złota w sumie, jakbym pozwalał mu ciągle kogoś respić. No, to byłoby niezłe. Cholera. 200 HP, 100 HP, 300. Plus 20% obrażeń bazowych, jeżeli moją główną bronią jest miecz. No niestety to się nie zdarzyło. Ale wiecie co? Niech stracę, no. No kupię to. Potem się wyleczymy. 200 HP może jeszcze to przeżyję. Jakoś.
Tego nie możemy, nie, ofiarować niestety. Trochę szkoda, bo przecież zdobyłem tę broń, to nie jest coś, z czym zaczynaliśmy. No ale cóż tu zrobić. Muszę tylko teraz się bardzo wystrzegać tego, co będzie dalej. No mam nadzieję, że ta broń, którą tutaj znajdziemy, nie będzie zbyt kusząca. A potem chyba pójdziemy dwa razy po złoto. Albo raz przynajmniej, zobaczymy. O, to jest ten strzał, który generuje podpalenie. I to naprawdę arcypotężne podpalenie. Chociaż perfekcyjny strzał również to robi. Warto mieć to na uwadze. O, stamina. Ała. Chciwe zabójstwa. No warto je praktykować. Szczególnie, że teraz tego złota cholernie potrzebuje. Ała, ała, ała. Czemu mnie to dwa razy aż trafiło? Nie rozumiem. Ej, no kurde, przecież byłem poza zasięgiem. No koleś, bez jaj. Dobra, zabite. Trochę na farcie. No okej, okay, wciąż żyjemy. No sobie podpalimy i zobaczmy, co mamy w środku. Dwuręczna broń, dwuręczna. 20% krytycznych obrażeń. To aż 300 HP, ja pierdziele. Plus jedno obrażeń od każdej konstrukcji, jaką mamy. Nie, to jest pełne ryzyko, kurde. Nie pozwolę sobie na nic tutaj teraz. Nie będę aż tak ryzykował. No kuszące było to, ale miałbym tylko 338 HP. To z moją grą małe byłyby szanse na to. Tak szczerze. Serio. Ej, w ogóle doszło do mnie, że muszę tutaj się wyleczyć, cholera. Więc ani razu sobie złota nie podniesiemy. No ale dobra, jak trzeba, to trzeba, nie? Po wyjściu z leczenia będziemy mieli już przekleństwo, oby dopisało tylko. Ciężko do tego ostatniego poziomu przekleństwa dojść. Naprawdę nie wiem, co ja bym musiał odpierdzielać, żeby do tego sobie doprowadzić. A, wiecie co? Ja będzie jeszcze jedno. Full HP. Ooo! Jak dobrze pójdzie, to jeszcze tylko jedno przekleństwo będzie. Maksymalnie! O kurde. O Boże, zwyczajnie przeciwnicy mogą zrespić jakieś dodatkowe stwory w momencie swojej śmierci. No to trzeba się wystrzegać teraz tego i to bardzo. Dobrze, to są tylko zwyczajni przeciwnicy. Może nie dobrze, bo ich jest najwięcej. Więc jest najwięcej szans na to. O, patrzcie, jakieś nietoperze, czy cholera wie co, zostało tu porespione. Już z pierwszego wroga mogliśmy zaobserwować ten cudowny nowy efekt. Z jakim się muszę teraz zmagać. Ale na szczęście dużo tych pomieszczeń nie zostało. O Boże, w kolcach stałem. Wow, jak fajnie wyglądały, nie? Podpalone te nietoperze. Jak takie, nie wiem, fejksy. Jezu, nie widzę tych pułapek. Podpal to. Człowieku, co ja robię? Dwa razy się w to wbiłem, ale dobra. 900 HP to jeszcze naprawdę nie jest zły wynik. O Boże, z tego też się zrespiły. I z tego też. Nie no, cudownie po prostu to zaczyna wyglądać. Ja pierdzielę. No co jest? Czemu to gówno się nie podpaliło ani razu? Dobra, nieważne. No koleś! Przecież płonąć powinieneś, no właśnie. Takim opóźnieniem cię to rozwaliło. O Jezus, knociłem to strasznie. 710 HP. No nie wygląda to dobrze, nie oszukujmy się. Co mamy w tym miejscu? Kamień młot, no... No by to kurde dało trochę, nie? Tylko 250 HP by mnie to kosztowało. Nie, nie mogę sobie na to pozwolić, bo za dużo życia to jest traciłem. Bez ulepszenia pójdziemy. Trudno. Ja wiem, że to pewnie głupota. Atrybuty... Nieznane.
Dobra, chodźmy w nieznane. Nie wiem, może jakimś cudem doczekamy się, kiedy będzie tam życie na przykład. Leczenie w sensie. No niestety nie, bo to już inaczej wygląda. Pewnie jako nieznany dostanę, kurde, minibossa jakiegoś na twarz czy coś takiego. O Boże. Co to jest za gówno? Wow! Okej. Okay. Aha. 6 wrogów nie muszę zabić bez otrzymania jakiegokolwiek hita. To coś takiego było w Dead Cells chyba. Jak nie mieszam gry. Aha, i tych nietoperzy to mi nie uznaje jako wroga. A, okej. Wow, serio? Takie obrażenia jeszcze dostałem od razu? No to nieźle, skrzynia eksplodowała, nagrody nie ma, tylko życie straciłem i jeszcze strasznie dużo zepsucia mi weszło i kolejne przekleństwo będę miał. Fajnie, fajnie było, to naprawdę warto tu wchodzić. I zobaczcie, po takim dobrym ranie dzieje się nagle takie badziewie, gdzie w ogóle nie mam nawet, zwróćcie uwagę, no, broni dwuręcznej, nie? Przez tak się tu ułożyła nasza rozgrywka, no ale trudno. Z drugiej strony w 11 minut dotarliśmy do bossa. To też jest nieźle. Oślepiająca chciwość. Złoto na ziemi pojawia się na po krótkim czasie i ilość złota, które jest na ziemi, zostaje zwiększona. Okej. Okay. Co będzie pojawiało po krótkim czasie, tak nie wiem, po czym? Po zabiciu? Ksak Olhir, okej. Okay. Krwisty łowca, champion jaguara. No to jest ten jaguar, tak? Który on ma, czy respi? Nie do końca, o co tu chodzi. Myślę, że na tym jaguarze warto byłoby się skupić. A, respi sobie. To trochę bez sensu, żeby z nimi walczyć. Staminy mi zabrakło. To nie jest nie do zrobienia. Będzie wymagało na pewno dużej determinacji. O Boże, ej, koleś! Ile ty ich narespiłeś? O Boże, 100 HP, serio? I co mi po tych perfekcyjnych unikach? O, to było niezłe. Jezus Maria. O ile lokacja przyjemna, o tyle boss gorszy niż w tej ostatniej. Niż w świątyni węża, serio. Za dużo ich respi, no. Jakiś sztuczny poziom trudności. Na hita jestem. No teraz to już jest na hita od wszystkiego. O Boże, i znowu respienie. O kurde, dwa razy. Dobra, ale polecimy jeszcze raz, no. 88% rekord, no to jest zdecydowanie rekord. Moim Nemezis to raczej powinien być, kurde, ten boss. Za dużo życia straciłem wcześniej. No tak byśmy go zrobili, ale też fatalne miałem przedmioty, no nie podpasowało mi tutaj na tym ranie trochę RNG też. Ale no i nie wypieram się, dużo błędów też popełniłem, noże do rzucania, no nie, no. Maczeta i bić, dobra, możemy z takim zestawem sobie pójść, szkoda, że tutaj nie mamy części jeszcze innych przedmiotów. Spróbujemy raz jeszcze, jak pójdzie tak sprawnie jak teraz, to mamy szansę na to, że to przejdziemy. To nie jest zły pomysł, aby tędy zaczynać. Będziemy dużo złota do zdobycia po drodze. Możemy iść z samym złotem praktycznie. Ale nie, zaraz, nie mogę iść w sprawie samym złotem. Tu bym musiał iść w znak zapytania, relikt, broń, relikt i... Znaczy nie relikt, a te atrybuty i leczenie. Ewentualnie tak można by było pójść. W związku z czym, pomijając leczenie jedno, mogę mieć ulepszenie. Z bronią byłby, kurde, problem. Chyba, że pominiemy ulepszenie. Dobra, nie wiem, ale z tego możemy zacząć punktu. Zastanowię się zaraz, jak to ukończę. Fajnie, że mamy podgląd generalnie od razu całej mapy. To jest na pewno takie bardzo taktyczne i można sobie jakoś tą ścieżkę naszą i chociaż zaplanować w jakimkolwiek stopniu. I to jest na pewno bardzo fajne. Tutaj. O kurde.
Dobra. A to było bardzo chciwe zabójstwo. Bez dwóch zdań. No niestety. Nie udało się. Ładnie! Ale to nie koniec jeszcze, jak widać. Tego dzikiego miejsca. Ale koniec tego wroga, na pewno. Ała. Nie no, mocno biją. Nawet tacy zwyczajni wrogowie. Plus 3 percepcji. No to mniej więcej tyle mielibyśmy na start, gdybym wykupił sobie tamto błogosławieństwo, nie? O Jezu, znowu bez tej staminy cholernej. Dobra. To jeszcze nie są wszyscy, serio? Dobra, są jednak. Nie będziemy tego wszystkiego wysadzać, bo to nie ma sensu. Ja nie wiem, czy na przykład za to w jakim czasie przejdę lokację, to nie mam jakąś nagrodę. Ej, nie są wszyscy. Znaczy, muzyczka się już tak uspokoiła, ale byli w tym pomieszczeniu jeszcze, więc nie wiem, o co chodziło. Zazwyczaj było tak, że jak muzyczka się robiła, to nie oznaczało tylko tyle, że okej, masz spokój, nikt do ciebie nie przychodzi, ale że możesz iść dalej, nie? Finishery nie kosztują cię w ogóle staminy. No dobra, no. Jest jakaś umiejętność chociaż. Ataku tyle samo, więc tam się totalnie nic nie zmienia. Ho, ho, ho. No, nie wiem, czy to przypadkiem nie jest też ten mieczor, który odblokowałem sobie ostatnio. Wiecie co? Pójdziemy po złoto może, zamiast do nieznanego, bo znowu ta skrzynia będzie, czy coś takiego innego dziwnego. I pójdziemy później na górę do broni. I potem tam po atrybuty i po... pod bossa już będziemy się kierować. Myślę, że to będzie całkiem fajna opcja. O Boże. Jak ja tego uniknąłem? O Jezu, z dwóch stron jeszcze trafiony zostałem. Ale wredne to było, no dobra. Trochę HP poszło w piach, ale to nie jest nic, czym się tam jakoś super będę przejmował. No widzicie, tutaj nie ma już takiej spokojnej muzyczki. Więc mnie to zaskoczyło ostatnio. Nie no, bierzemy. Jak to działa w ogóle? Aha. Jezu, a zaraz, ja muszę tym celować? Tak, ja pierdzielę. Wow, zaraz. Jak ja to zrobiłem, że takie potrójne były? Aha, czy jak człowiek przytrzyma, to się aż trzy robią. Tylko ciekawe, czy to obrażenia są takie same w każdym z tych trzech punktów, czy one się jakoś tam... rozdzielają też. No nie wiem. Okej. 30% do wszystkich efektów leczących. To dużo tych efektów. Dokładnie to samo. Jest 4 korupcji. Zepsucie, no dobra. I po broń pójdziemy, myślę. Znaczy relikt i po broń, no. Potem atrybuty, leczenie i jazda. Warto zaglądać te zakamarki, kurczę. O Boże, o Boże. Dobra, to było głupie, ale odkryliśmy Secret Room, w którym mamy Makanę. Zadaje krytyczne obrażenia, kiedy jeden przeciwnik jest w pobliżu. No to fajnie na bossa nawet by było. To jest na pewno rzecz, którą kupiłem sobie z umiejętności. O Boże. No tak, bo ciemno było.
Jezu, ale tutaj kombos niesamowity siądzie. Za te wszystkie kile. Rewolwer zamiast bicza. Myślę, że nie, że sprzedamy go. Że tym razem sobie bez tego możemy polecieć. Sporo złota. No i to tyle. A co tutaj, co będzie jeszcze? Tu będzie ciężka przeprawa. Dobra. Mag wyjaśniony. O Jezu. Jeszcze ich trochę tu się kryje. Zrąbałem tą akcją. Dobrze, leczenie długo będzie, ale... Oj, będzie to kosztowne leczenie. Bardzo, bardzo kosztowne. Właśnie 5% mniej korupcji, znaczy zepsucia przez przechodzenie przez drzwi. Spyta się o procent obrażeń do osłabionych przeciwników. Jeszcze co? Nie będę szaleć, kupię sobie za złoto to. Dobra, trochę HP więcej będzie. Tam już nic nie było. Była jakaś świątynia chyba, ale zniszczona. Fajny efekt. Dobra, lecimy oczywiście po broń. Zobaczmy, jaki będzie nasz pierwszy efekt klątwy. Urny już nie będą zawierały złota, ale będą wypełnione krwią. Leczenie krwią niestety skutkuje zepsuciem. Okej, ale możemy się leczyć teraz, słuchajcie. A mamy coś, co nam zwiększa... Relikt mamy, który zwiększa skuteczność przedmiotów do leczenia, pamiętacie? Także całkiem ładnie to się łączy. Dobra. Kolce go rozwaliłem. Dużo, za dużo tych magów. Nie, no elegancko, rozkwaszeni. Jeszcze? No to zapraszam. Panie, że każde trafienie już mrozi ten licznik, ten mnożnik chciwych zabójstw. Patrzcie, chciwe zabójstwo. Osiągnij mnożnik na 10 punktach. Na poziomie razy 10. Ekstra. No, więc już nie mogłem, bo wszystkich zabiłem już. O Jezu, 42? Serio? Ładnie. Główna broń, miecz. 60 punkciorów mi nabije. Ale genialnie to wygląda. Jeszcze plus 1% do obrażeń za każdy tam punkt Constitution, czyli plus 3%. No to nie jest może szalenie dużo, ale... Ale zawsze trochę, 20% szansy też na to, że będą dodatkowe obrażenia od błyskawic. 3 HP więcej będziemy zadawać jeszcze na te mnożniki, kurde, fajne. No to, że tu 30% więcej obrażeń, to raczej bardzo rzadko będzie wchodziło. Na bossie myślę, że w ogóle. Kurde, powiem, że ten jaguar, te jaguary tak naprawdę robią największą robotę na tym bossie. Może teraz jak nie będę miał tych nietoperzy, to też będzie kurde inaczej, nie? Z drugiej strony. W sumie jeszcze będę mógł tę broń ulepszyć dalej, bo jest jeszcze, zapomniałem, punkt przecież przed bossem do ulepszenia broni, także to też będzie spoko opcja. By coś tam podziałać. Zajrzyjmy tutaj. Może nie pożałuję? A może pożałuję? Kto wie? Aha. Takie to buty. O! Pierwszy cios od razu błyskawica weszła. No to ładnie siadło. Zabójstwo będzie powodowało wielki trzask, który będzie tam ogłuszał wrogów, a tutaj rzucona bomba zadaje dodatkowe obrażenia na swojej ścieżce. Dobra, stawmy to, co mam, bo ogólnie obrażenia bazowe są dokładnie te same. Aj. Ja nie wiem, czy ten dźwięk nie sugeruje, że mi się też trochę ten grid kill skończył w sumie, bo takie głośniejsze wrażenie wtedy jest. Dobra, to w sumie możemy ofiarować bogom, minus 4 punkty do tam zepsucia. W sumie trochę robi różnicy z tego względu, że...
Aha, no i nie ma leczenia. Nie ma krwi. Z tego względu, że te 4 punkty mogą czasami przeważyć o tym, czy wiecie, no będzie właśnie 90. Znaczy inaczej, może zamiast czy 80, czy na przykład 76, a na przykład jak dostajemy 20 za przejście przez wino, to już robi różnicę, nie? Czy weźmiemy ten efekt jakiś tam klątwy, czy też nie? O Boże, tu będzie to koło takie dziwne latające. Nie lubię tego. Bardzo długo się zbiera do strzałów. O właśnie, jak trafi, to kurde, nie ma co zbierać prawie ze mnie już. Dobra. Razy 4. Ładnie, kurde, siadło i znowu 1700 zł, także może nawet i bez zepsucia uda się coś tam wyczarować za chwilę. 10% więcej obrażeń, 25% zdobywania, znaczy odkrywania skarbów, 10% więcej obrażeń i skarbów. W sumie. Dajmy wyobrażenia po prostu. Myślę, że nie ma co aż tyle tego złota tutaj wyrzucać tam. Nie pamiętam do końca mapki, czy coś tam jeszcze będziemy mogli sobie pokupować. No w sumie ulepszenie będę mógł kupić, więc dzięki temu to trochę oszczędziliśmy kasę. No i rzecz jasna, idziemy teraz w leczenie. To jest najważniejsza rzecz, pójdziemy w to jeszcze, żebym po tym przypadkiem ścieżki nie pomylił z rozpędu. No i zobaczymy, jaki to będzie efekt tej klątwy nowo zdobytej. I to raczej będzie przedostatnia klątwa. Wizja obłędu, niedobrze. Trzymanie obrażeń skutkuje halucynacjami i podczas halucynacji unikanie nie ma żadnego kosztu staminy. Ej, no to jakiś tam plus jest w sumie. Nie jest to takie głupie. Dobra. Czas się solidnie naprawdę wyleczyć. Wow, 10 punktów, aż tyle HP siadło. Kurde, dobra, dajmy na maksa, jak tylko dyszkę to kosztuje. Ładnie. Dobra, złoto kolejne. Oczywiście też kolejne zepsucie. Dobra, ja wiem, że większe obrażenia, ale podpalmy sobie to jednak. Ładnie, combo z tego wychodzi. Po trzecim ataku warto, nie? Uderzać, wiadomo. Nie, no nic nie dostajemy za to, że to rozwalam. Ja mam wrażenie, że ten głos postaci podczas rzutu to takie ło, nie? Ło! Czy jak on tam robi to? Że to słyszałem w jakiejś grze już. Ja muszę z tego korzystać częściej. Proszę zobaczyć, jakie to mocne jest. Aha. To są halucynacje. Jezu, 60 HP. Dobra, nie straciłem aż tak dużo łącznie w sumie po tej walce. Obawiam się, że będzie gorzej, to znaczy, że będzie podobnie jak ostatnio. No dobra, i wyleczenie za 15 punktów. Trochę drogo, nie? Jakby tak sobie przypomnieć, ile tam się wcześniej płaciło. To jest kurde spora różnica. On żyje. Dobra. Zwiększa efekt osobienia o 2 sekundy, to znaczy zostaje wydłużony ten efekt. No dobra, ustawmy to sobie. Nie wiem, czy te bransolety na przykład można podejrzeć, czy jak gdzieś je widzę w swoim ekwipunku, czy ja muszę o tym pamiętać, że ja mam takie coś. Aha, tutaj są, czyli jeszcze 2 miejsca bym miał tylko na to. Dobra, czyli jest to skończona liczba slotów. No dobra. Hmm.
Dobra, w porządku. No to nawet stwora mieliśmy. Jednego fakt faktem, no ale... Warto jednak uważać, kurczę, no trochę na takie rzeczy. Nieznane 3 ulepszenie. No proste, że ulepszenie. Po to to złoto kolekcjonowałem teraz. Oła. Długo to trwa w ogóle. Fajnie, że rolować może do bólu. Ma to kurde jakiś tam pozytyw, nie? Mi się właśnie podoba, że te efekty nie są takie jednoznaczne często. No i miło, wlazł mi w to. Dobra, pozabijani. I spokój. Pytanie, ile ja mam HP teraz, bo nawet nie widzę tego. Podczas tego napadu halucynacji. Z 36 na 43, tutaj na 21, aż byśmy wskoczyli. Dobra, ulepszymy sobie ten beach w takim razie, bo tam będzie duży naprawdę koszt. A tak przejdziemy przez drzwi i nie będziemy mieli, słuchajcie, przed bossem kolejnej klątwy. To jest różnica, nie? Także chodźmy i zobaczymy, jak to będzie. No mam na pewno znacznie większe szanse teraz, ale nie mogę tak w ten sposób myśleć. Podobają mi się te bomby takie rozproszone, bo może tam będą mi, wiecie, robiły różnicę podczas walki z tymi jaguarami. Może jakoś tam się wyczyści to wszystko. Bardzo dużo atrybutów też zdobyłem. Zazwyczaj jest tego mniej. Champion jaguarów. Jest jakby tak championem, a nie bossem, tak? Jak rozumiem, nie wiem, czy... Czym to się tam ma różnić? Nie no, kurde, genialne to jest! Czy ja czekam 0 staminy, to też mogę unikać. Nie, nie mogę chyba. Miałem ograniczenie teraz. Myślę, że będzie dobrze. Nie chcę oczywiście zapeszać, słuchajcie. Ale naprawdę idzie fajnie. Gość nie będzie miał totalnie ze mną żadnych szans. No i po nim, moi drodzy, siła! Kolejny boss zgładzony. Drugi odcinek z rzędu z sukcesem. Fantastyczna sprawa. To zostanę... Oczywiście teraz możemy już ruszyć do kolejnych lokacji, nie? Na dobrą sprawę. Ale one będą znacznie trudniejsze. Plus mamy jeszcze drugi świat do wyczyszczenia. Ten jedyny, w którym mi nie poszło jeszcze. Kurde. Jest dobrze. W końcu są jakieś efekty, nie? Tej mojej gry. 100% nowy rekord, 13 minut 46 sekund, 3562 sztuki złota, 20 kryształowych czaszek i 5 pierścieni. No powiem wam, że tutaj się naprawdę chyba nieźle będzie farmiło takie przedmioty, jak będę tego bardzo potrzebował, tych nowych błogosławieństw, bo... Nie, może kwestia szczęścia, ale tam ostatnio to miałem wrażenie, że tego znacznie mniej było. Chyba 10 tylko. A może 15? No nie wiem, nieważne. Kolejny oczywiście emblemat. Krwi zdobyty... błogosławieństwa. Zdobyć 5 punktów konstytucji na start każdej swojej eksploracji. 1 punkt konstytucji. Znaczy konstytucji. Na początku każdego pomieszczenia. Jeśli twoje życie ma mniej niż 50%. Nie, to brzmi super. Może zamiast grid killi. W sumie. To będzie bardzo dużo HP. 5 piersi to sobie zostawię na coś konkretnego w końcu, tak myślę.
Jakie mi tutaj bronie teraz wylosowała gra? To samo. To samo, dobra. Dostanę z mieczem chyba. Chociaż w sumie ten młotek całkiem niezły był. Udało się osiągnąć sukces z nim w końcu. No i mamy, słuchajcie, nowe światy. Dwa. Zaćmienie przeklętych bliźniaków, czyli zmieszczę z dwoma czempionami jaguarów. Super, po prostu to brzmi. No i leże abominacji. Ja myślę, że ogólnie fajnie byłoby zrobić ten drugi świat, bo ta świątynia orła była naprawdę mega trudna. Ale dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć. Na pewno musimy ogarnąć 5 emblematów teraz. Czyli i tak te wszystkie lokacje muszę zrobić, żeby odblokować sobie kolejne. Nie będzie wyboru. Nie wiem, co z tą środkową jest. Czy ona też się zalicza do tych 5? Być może. Tak czy inaczej, moi drodzy, bardzo wam... A może ona się odblokuje dopiero po ukończeniu tej pierwszej? Ej, no, to ma sens. Tak pewnie będzie, bo te strzałki rozchodzą się z tego, zobaczcie, do tego i z tego też do tego. Także zastanówcie się, co tam sobie porobimy następnym razem. Oczywiście, jeśli chcecie dalej oglądać Curse of the Dead God na moim kanale. A tymczasem to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Subskrybujcie, aby nie przegapić niczego. No i zachęcam też do komentowania. Będę bardzo wdzięczny za każdego lajka. Trzymajcie się, pa, pa.